Do tego typu ośrodków trafia młodzież od 13 do 18 roku życia z postanowienia sądu rodzinnego. Najczęściej osoby, które trafiają do tak zwanych MOW-ów, mają problemy z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, czy sprawiają problemy wychowawcze. Ale w resocjalizacji można pomóc także w inny sposób. Z najważniejszych celów, że tak powiem, ośrodka, żeby te dzieci integrować ze społeczeństwem, tak? Empatia jest niezwykle istotna w resocjalizacji również, prawda? Wzbudzanie tej empatii do innych ludzi, do ludzi z potrzebami. Dlatego taką formą terapii była bez wątpienia propozycja, z jaką wyszedł Złotowski Szpital, aby w sadzeniu drzew lipy na terenie szpitala wzięły udział wychowanki Jastrowskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Chcę pokazać, że my akceptujemy każdą młodzież i chcemy pokazać tej młodzieży, że są akceptowalni przez naszą załogę, przez szpital i społeczeństwo lokalne, żeby nie wstydziły się tego, że są w tym ośrodku, tylko wyciągnęły z tego wniosku i osiągnęły coś w życiu. W akcji sadzenia drzewek lipy wzięło udział 5 dziewcząt z Jastrowskiego MOW-u. Obecnie w ośrodku na 48 miejsc przebywa 39 wychowanek. Wzięliśmy dziewczynki te, które są najbardziej pracowite i też takie, które no, rzeczywiście tej empatii potrzebują. Ja jestem bardzo empatyczną osobą, chciałabym umilić też ludziom, którzy siedzą w szpitalu, chciałabym umilić, żeby ten teren ładnie wyglądał, żeby był zadbany. Uważam, że w jakikolwiek sposób pomaganie ludziom, którzy tutaj są, jest po prostu piękne. Pani, która z nami przyjechała, nie musiała mnie na to namawiać. Uważam, że nie ma nawet do czego namawiać, ponieważ ja to zrobiłam z ogromną chęcią, aby pomóc tutaj ludziom, którzy tutaj przebywają. Sadzenie drzew to nie ostatnia akcja integrująca załogę Złotowskiego Szpitala z młodzieżą. W planie są odwiedziny w lecznicy młodzieży z liceum ogólnokształcącego. Młodzież będzie się wtedy uczyć udzielania pierwszej pomocy.